Muzeum Okręgowe w Tarnowie poszerzyło się o nowy oddział. 29 listopada otwarto Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci. Placówka mieści się przy ulicy Mościckiego 29 w Tarnowie i jest kontynuatorem Izby Pamięci Narodowej, która działała na tym terenie. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron oraz Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa. O funkcjach nowego oddziału opowiada marszałek Witold Kozłowski. Przede wszystkim edukacyjną, jeżeli chodzi o młode pokolenie, czy kolejne młode pokolenia Małopolan, bo mam taką nadzieję, że tutaj nie tylko będą trafiać mieszkańcy ziemi tarnowskiej, ale również będzie trafiać młodzież z innych okolic naszej pięknej Małopolski. Myślę, że tutaj wiele się można dowiedzieć o tamtym czasie. Ale jedno, na co chcę zwrócić szczególną uwagę, tam jest przysięga żołnierza. Jest to miejsce wyjątkowe, ponieważ mówi o historii, szczególnie tej regionalnej. I bardzo się cieszę, że z tej oferty będą mogli skorzystać ci najmłodsi, bo oferta jest skierowana szczególnie dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dzięki temu uczniowie będą mogli odbyć tutaj lekcje historii, szczególnie tej regionalnej. Dodała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa. Koszt inwestycji to prawie 3,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło niemal 1,5 miliona złotych. Ekspozycję nowego oddziału przedstawia dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Kazimierz Kurczap. No, przede wszystkim główną część to ekspozycja dotycząca okresu II wojny światowej w Tarnowie i regionie tarnowskim oraz to są takie części już zaplecza, gdzie będą magazyn broni, magazyn eksponatów, części biurowe. Będzie również tutaj, co jest bardzo ważne, będzie miał miejsce to siedziba Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tak było przed modernizacją, w tej Izbie Pamięci tu była siedziba, tak samo teraz dalej będą tutaj mieli swoje miejsce kombatanci. W dniach od 30 listopada aż do 5 grudnia włącznie wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.